crackers make the Young Sinatra sick. Rap pack be the squad, that's the Young Sinatra click. Said that's the Young Sinatra click. Listen, yeah, I'm visualizing the realism of life and actuality. Step to me, yeah, this my galaxy. I am who the baddest be. I'd rather be at the academy. I'm glad to be me. Magnified like bifocal. Talk on the internet, but in person ain't never vocal. Come to the hood and up if you prefer to be local. I'm local from NoHo to SoHo, getting G's like a photo. You know I'm blessed like Sunday, flying in a runway. Lil Bobby never second guess that he gon' make it one day. One way or another, my brother, word to your mother, they should give me a badge, cause I'm always undercovers. I'm a miraculous man, you know I get it, I get it, I did it, I did it. The Young Sinatra spit it, rewind it and rip it. I could your whole album with a 30-second snippet. Pass the like I'm running it with Peter Parker. On tour, I have more than the city than Sarah Jessica Parker. The deeper and deeper I go, it get darker. They say they want the old me, they want the Young Sinatra back. The one that never give it up, don't ever give it up around the almanac. Yeah, I'm all of that, far back, like September again. Bashing these rappers so hard they won't remember again. When it comes to hip-hop, I'm indigenous to this. It's apparent, I'm bearing down like a parent. When the beef is at stake, I'm Astros. My God level lyricism surpass flows. I'm much more than fast. Hola, można powiedzieć na przywitanie, jak mawiają Hiszpanie. Witamy Państwa ze słynnego Estadio Santiago Bernabeu, świątyni futbolu. Witają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Trener zdecydował się na ustawienie 4-3-3 z bocznymi napastnikami w roli klasycznych skrzydłowych. I jest to wariant dający trochę więcej przestrzeni w strefie ofensywnej, gdzie przed bramką... Jest okazja! Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Krótko rozegrany rożny. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Lionel Messi. Blisko już do bramki. Wan-Bissaka, Sanchez, Paul Pogba, Davinson Sanchez, a teraz Sanchez. Messi, Nicolas Tagliafico, Alexis Sanchez. Christian Eriksen, Pierre-Emerick Aubameyang, a teraz Sanchez. No, może teraz centrować. I proszę, udało się. Znów przy piłce. Gareth Bale. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Riyad Mahrez. Schodzi ze skrzydła do środka. Riyad Mahrez! Tak, gol! Pierwsza bramka! Teraz już powinno być łatwiej. Zespół, który prowadzi, może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel. Trzeba gonić wynik. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Alexis Sanchez. Eriksen. Pierre-Emerick Aubameyang. Sędzia nakazuje kontynuację gry. Mogą zdeprymować przeciwnika. Oddaje strzał. Rzut rożny. Eriksen dośrodkowuje w pole karne. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Przeciwnicy przejmują piłkę. Nicolas Tagliafico. Eriksen. Mają liczebną przewagę. Aubameyang.
wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Dobrze, do przodu. Messi. Pięknie, prostopadle. Messi. Christian Eriksen. Eriksen. Podają piłkę między sobą w defensywie. Chcą w ten sposób dowieść ten wynik do ostatniego gwizdka. Pierre-Emerick Aubameyang. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Niebezpieczny strzał wychwycony przez bramkarza. Sanchez. Nicolas Tagliafico. Podanie po skrzydle. Dobrze, skrzydłem. Może dogrywać. 100% okazja Sancheza. Wybronił ten strzał, ale piłka. Strzał, ale daleko od bramki. Piqué. Luis Suarez. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Mierzone podanie od Aubameyanga. Niestety, nie ma gola. Piłka odbita od słupka, wraca na murawę. Mieli szansę powiększyć prowadzenie, ale tym razem bramka okazała się za ciasna. Dalej więc wyrównanie pozostaje kwestią jednego gola. I do Pogby na dalszy słupek. Dobra interwencja, udane piąstkowanie. Nie stworzyli tym strzałem najmniejszego zagrożenia. Będzie rzut rożny. Trybuny czują, że drużyna jest na fali, dyktuje warunki gry. Czy zamieni to na bramkę? Christian Eriksen z rożnego w pole karne. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Aubameyang. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Wznawiali od bramki, ale niecelne wybicie. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Starają się tą długą serią podań uśpić czujność przeciwnika. Dobrze przejął to prostopadłe podanie, bo mogło być różnie. Ponownie celnie podaje. Mamy dośrodkowanie. Jest w polu karnym Aubameyang. I piłka wybita do przodu. Gareth Bale. Świetnie prostopadle podał Bale. I teraz Messi. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Piłka poza boiskiem, będzie rzut rożny. Piłka wybita z pola karnego. Jordi Alba. Thomas Meunier. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. No i zaczęło się drugie 45 minut. Riyad Mahrez. Wygrany ten pojedynek 1-1. Alexis Sanchez. Dobrze, ucieka obrońcom. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! 2-0 i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn.
przenieśli grę z własnego pola karnego. Parejo. Thomas Meunier. Messi. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Messi przed szansą. Ale zbronił go Lloris, coś niesamowitego. Jest, tak jest, gol. Świetnie, naprawdę kapitalnie to zrobili. Po interwencji przy pierwszym strzale piłka wróciła do gry i przy dobitce bramkarz był już bezradny. Wydawało się, że piłka wyjdzie za bramkę, ale jednak odbiła się od słupka prosto do bramki. Miał naprawdę sporo szczęścia z tym strzałem i zastanawiam się, czy nie zeszła mu trochę piłka z nogi. 2-1 to nie jest duża przewaga. Christian Eriksen, Vertonghen. Riyad Mahrez. Alexis Sanchez, Eriksen. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Luis Suarez. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. No, prawie, ale nie opanował piłki. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Gareth Bale. Świetnie, prostopadle podał Bale. Lionel Messi. To może być wyrównanie. I jest gol, proszę Państwa. A ta bramka może odmienić losy tego meczu. Wyrównali i na pewno będą chcieli powalczyć o zwycięstwo. Przekonamy się niebawem, czy pójdą za ciosem. Jeśli się ma ciąg na bramkę, instynkt strzelecki jak ten zawodnik, to można liczyć na wiele takich goli. Tak, ale bramkarz miał trochę pecha. Obronił pierwszy strzał, ale na dobitkę poradzić już nie mógł. No, trener dokonuje potrójnej zmiany. No i mamy wyrównanie 2-2. Pierre-Emerick Aubameyang, Alexis Sanchez. Dobrze rozejrzał się, ma do kogo zagrać. Nicolas Taliafico. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Wrzutka na bliższy słupek. No i bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. Jest przejęcie i mają szansę. Patrzy, gdzie koledzy. Mahrez. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Za silne, za głębokie dośrodkowanie. Spokojnie przejęte przez bramkarza. Mogą teraz pięknie, prostopadle. Messi. Lewandowski za plecy obrońców. Piłka mija obronę. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Dobrze, do przodu. Poza boczną linią piłka, będziemy mieli wrzut z autu. Leo Messi wchodzi z ławki, a więc jednak. Robert Lewandowski. Z respektem podchodzą do... Teraz szansa na prowadzenie. Można się było tego spodziewać. Pozwalali grać rywalom, aż wreszcie padła bramka. Tak, obrona obroną, ale oni całkiem oddali inicjatywę. Za głęboko się cofnęli i takie są skutki. Jeśli tylko czekasz na ataki, to w końcu któryś okaże się skuteczny. Tego nie dało się nie trafić. Mocno i w dodatku z bliska. Bardzo dobra akcja. Szybkie, zaskakujące wejście w pole karne. Uderzenie nie do obrony. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. 3-2. Różnica jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Spodziewam się walki. Davinson Sanchez. Riyad Mahrez. Dembele. Lewandowski. Lewandowski, dobrze, ładne podanie na dobieg.
Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Piłka wyszła na aut bramkowy, za chwilę grę wznowi bramkarz. Paul Pogba. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Trener woła zawodnika z rozgrzewki, będzie zmiana. Pogba. João Moutinho. Davinson Sanchez. Paul Pogba. Felipe Moutinho! No tu bramkarz nie miał wielkich problemów z obroną. Strzał z daleka. Ależ pechowe podanie i strata. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Ależ pech. Piłka ląduje wprost u przeciwnika. Messi teraz wraca. Głęboki powrót po piłkę. Christian Eriksen. Wan-Bissaka. Czekamy na dośrodkowanie. Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa. Słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. Nie ma dośrodkowania. Dobra interwencja. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kibice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Może jeszcze zachęcą swoich ulubieńców do podkręcenia tempa i zmiany wyniku. Jeszcze 8 minut do końca regulaminowego czasu gry. Ważne przejęcie piłki, bo mieli rywale szansę na bramkę. Mało czasu, ale wszystko może się jeszcze zdarzyć. Nicolas Tagliafico. Pogba. Lionel Messi. Christian Eriksen. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. I nie ma bramki. Szkoda tej szansy, bo była okazja do wyrównania stanu meczu. Ciągle jeszcze jest czas, ale to byłby zupełnie inny komfort gry. Oby tylko nie ziściło się stare porzekadło, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Mecz powoli dobiega końca. Pozostały 3 minuty. Vertonghen. Eriksen. Jan Vertonghen. Pogba. Wan-Bissaka, Nicolas Tagliafico. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Wan-Bissaka, a teraz Sanchez. João Moutinho. Ma miejsce, aby wrzucić w pole karne. Piqué oddala niebezpieczeństwo. Eriksen. Paul Pogba! Wyjaśnia tę sytuację Sergio Ramos. Ten gwizdek oznacza koniec meczu. Koniec meczu i mamy zwycięstwo drużyny, która rzadziej była przy piłce. Ale ewidentnie lepiej sobie z nią radziła. Nie chodzi o to, jak długo trzymasz piłkę przy nodze, tylko co potrafisz z nią zrobić. A jaki twoim zdaniem mecz rozegrał dzisiaj Messi? Wspaniały mecz, świetna postawa i dwie bramki, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa zespołu. W pełni zasłużone gratulacje.